Siema, tutaj jest Partia Tix, a dzisiaj gramy sobie Raksuo na topie i zobaczymy, co to będzie. Gramy sobie Flexa, ale to nie jest ważne. Ważne są dwie rzeczy. Kliknijcie suba i zostawcie ocenę i wbijajcie jutro na live'a. Sobota na YouTubie, live'ik. Zapraszam wszystkich. Wszystkich. Nie, tak serio to wszystkich. Albo nawet dzisiaj. O kurde, przez dzisiaj. A więc wstawiam ten film wcześniej. To będzie taka reklama live'a. Nie, czekajcie. Popieprzyły mi się dni. Aha. Okej, bo ja to nagrywam w piątek. Czyli dni mi się popieprzyły. Jak tam było na live? Fajnie było? Fajnie było na live? Tam, nie wiem, opowiedzcie, tam piszcie w komentarzach. Ja pieprzę. Wtopa na samym początku odcinka. Bardzo, to jest bardzo dobre. No, także fajny był live. Może jakiegoś nocnego live'a zrobimy niedługo. Zobaczymy jeszcze. Mamy E. Czy on gra Ignite'a? Okej, okay, on gra Ignite'a. Nie zauważyłem, że on... Dobra, wrócimy. Musiałem na chwilę wyciszyć mikrofon. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że pierwsze minuty filmu bez mikrofonu. Ale dobra, mamy 2-0 rakiem, jakimś cudem, także bardzo się cieszę, że jakoś gierka idzie. O dziwo. Nagrywam o 5 nad ranem, także dobre godziny sobie wybrałem. Weźmy sobie... czekajcie, teraz mi się co... Dobra, weźmy sobie tak... I dwa poty. Dobra, spoko będzie. Mam 20% kryta. Zawsze kryt coś da, nie? Dobrze, także... co ja mówiłem. Popieprzyły mi się dni. Wczoraj był live, bo rzuciłem wam w piątek Vayne, tak mi się wydaje. Jest późna godzina strasznie, a ja się staram skupiać, także... No dobra. Także no, wygrywamy na rynek Tono Yasuo. To się chyba nie zdarza, no ale... Jak trzeba, to trzeba, nie? Rak wygrywa z aligatorem, zobacz zdjęcia, czy tam krokodylem, czy jak można go, jakkolwiek można go nazwać. Boże święty, teraz jeszcze ledwo całą lifesteala, także ale mam poty.
No ciężko się robi, ciężko. Kurde, mam szósty, tylko że nie wiem, czy on na swoim szóstym nie wygrywa ze mną. Padłem chyba, tak mi się wydaje. Boże, czemu on nie poleciał? Żeby mnie zabił spokojnie. Nie rozumiem, ale dobra. Cieszę się, że mnie nie zabili. Zawsze za bardzo puszuję na tym topie, jak gram. No ale. Jakoś sobie trzeba radzić, prawda? Nie wiem, czy w niego polecieć, czy go olać. Bo coś tam mu zadałem, ale bardzo mało. No Jezu. O Jezu, padłem. Boże, Akali, zrób to, błagam. Nie zrobi tego. Nie wytrzymałem tak krótko. Kurde, tak mi mało zabrakło. Jeszcze ta Akali się usrała. Kurde, szkoda. Ona ma 0-1 na tym morzu. No, miałem 2-1. Czy nie wezmę tego tureta? Nie, to już. Akali, serio? Zeszłaś z topa, żeby nic nie zrobić i zostawiłaś tego tureta na pastwę losu. Nice, ale mam Infernala. Dobra, także z tego co widzicie, trochę się zmienia jak na razie. W sensie nie zmienia się, nadal będę robił Full AD AP i inne Full Attack Speedy, tylko jak na razie sobie gramy tak po prostu. Nie wiem, czy to się przyjmie, czy nie, zobaczymy. Część chcą wziąć tego tureta już. Jezu, trochę zrobili. Na ten tur nie ma HP praktycznie. Teraz nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Dobra, on zszedł na bota. Nie wiem, czy się w niego wbijać, czy nie. Jezus Maria, co on zrobił? To jest nic. W ogóle teraz się maksuje, z tego co kojarzę, Kubo dostało nerfa, to E. No według mnie gorsze nie są po tym nerfie, no ale. Wiecie, no, po coś dostał nerfa, tak? Nie dostaje się nerfa, żeby być lepszym. Znaczy, niby na late game'a to jest, bo ma składę od AD, ale według mnie na to E strasznie dawało przewagę Wirli. Strasznie, no, wzmacniało, nie? Sporo obrażeń znikąd, naprawdę. No jeszcze jak się to E maksowało, to też fajnie się tym skakało. No ale bywa, nie? Trzeba zmiany robić w OLEDze. Także nie obrażamy się na Riot. Tepnąć tam czy nie? Kurde. O, to jest pytanie. Tylko no nie ma za bardzo gdzie. Boże, jeden hit ci dobra. Klikaj R-kę, typie. A nie, nie ma R-ki. Za chwilę będzie miał niby. Dobra. Renekton leci pod armor full, ale dobra, Phantom ten zaraz sobie wezmę. Ciekawi mnie, czy działa nadal build z Frozemaletem w sumie. Musiałbym to ogarnąć jako tako. Na razie nie będę próbował takich rzeczy. Znaczy, zobaczymy w sumie. Frozemalet według mnie dosyć dobry item na tym. Tylko nie wiem, czy nie polecieć Infi normalnie teraz. Nie no, polecę Infi. No, zobaczymy, jak to będzie działać. Kindred jest na dżungli. 2-0-3, o kurde. 2-0-3 Kindred. 2-0 Ekko, no to niedobrze akurat. No. Gościu chyba będzie leciał po tego tureta, tak mi się wydaje. Spadnie zaraz.
Nie wiem, czy... Aha, dobra, on tu jest w końcu. Tak już chciałem go jechać. Czemu się nie pojawił? Nie mogę za bardzo, bo wydaje mi się, że tam jest Ramus. Tam jest na, no 90%, tak 90. Dobra, nie mogę tam. Spoko, nice wyszło. Nawet taka linia padła od ganka. A, chcesz tureta wziąć? Spoko, możemy. Tylko wydaje mi się, że Eko tu idzie z Ramusem. Ale w sumie dobry push mamy. Mamy sporo atak speeda. Szkoda, że nie mam ulti. Ona ma ulti niby, więc... Może coś tu wyjdzie? First tureta? To spoko. Co ty, już musieliśmy to wziąć. To było nam przeznaczone, Jareczko. Gdybyśmy nie wzięli tego tureta, chociaż ten by padł wcześniej, albo mój. Więc no, raczej wolałem to wziąć. Nie wiem, czemu Windwalla mam na drugim levelu. Chyba jestem kretynem kapeczkę, ale to tam. Butek i to. I mamy 100% kryta, i mamy sporo atak speeda, i ja sobie zmieniam siedzenie. Teraz sobie usiadłem na swojej własnej nodze, także po graniu nie będę mógł chodzić, ale gramy dalej. Bardzo repicie. Tak zwane P. Nie zapłacili. Więc nie wiem jakie. Nie wiem co pije, tak? Z szklanki, tak? W szklance. Ja to kupiłem ogólnie w szklance. Nie mam pojęcia jak to się nazywa. Weźmy sobie. Tego Renektona powinienem zrobić. Jeden na jeden. Ten zmiany wart, no ale nafidowałem się w sumie. Renekton stracił swoje early, więc Renekton raczej będzie useless do końca gry. Także spoczko, spoczko. W sumie, jeżeli widzieliście poprzednią grę, to się załamaliście pewnie po końcówce, no ale tak jak mówiłem, wzbudzamy emocje. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. To weźmiemy. Nie wiem, czy... A, dobra, oni nie żyją wszyscy. To ja puszuję tego tureta. W sensie tyle, ile wezmę, to wezmę. Ten Renekton raczej tu idzie. Renekton z Ignite. Macie to. Nie. Jezu, nie trafiłem. No turmaila? Dobra, olewam cię. Dzięki, że mi pomogłaś z tym Renektonem. No ale więcej nie zrobimy, tak? Ale najsik. Najsik. Cofnijmy sobie. Thanos o pro. Właśnie, ładny nick Thanos. Thanos Marvel, wiecie, znacie. Piąta godzina, my gramy w LoL'a. Wyloguję się jak koledzy pozwolą. Trzeba się wykazać silną wolą. Twarzem pepną. Dobra, pieprz. Pieprz, pieprz, pieprz. Ja pieprzę, nie widziałem nawet, że Kinder tu marło. Jezus Mary, tak się skupiłem na walce z tym Renektonkiem.
Słabo. No ale 3-2, także 120 farm w tej minucie. Ile ma rynek? 90? 105, dobra. Bardzo ładnie podsumowała przeciwnika. Retardy są nieprzewidywane. I to jest prawda. Nie grajcie jak przewidywany gracz. Na przykład. Przykład. Goni was Izrael. Wiadomo, że będzie napieprzał na boki swoje Q, oczywiście, żeby was trafić, bo każdy pomyśli, że będziesz próbował uniknąć. A ty po prostu biegniesz w równej linijce, tak, proste. Nie trafi was nigdy. Tak ograć fakera. Proste ludzie, jak. Proste. I tyle. Ojej, dobra, wziąłem. Jest 128 farmy. Szkoda, że nie mam tepa na bota. Lucjanka bym dojechał jakiegoś, nie wiem, Murzyni Japońce, czy to się dogaduje. Czy ten eko tu idzie? Wydaje mi się, że tu będzie szedł typeczek. Czy ja zrobię eko? Wydaje mi się, że to mogą być problemy, tak? No, nie będę próbował tego jaka robić, to co widzę. Myślałem, że zlutuję typa. Ładnie. Trafiłem typa, Jezu. Gdzie jest Zeneko? Wrzuci. Co to jest? Tyle. Boże, cały czas się daje złapać na jakieś głupie bejty. Jestem po krakom. Muszę się napić czegoś. Nie ufajcie niczego. Bardzo dobre picie. Ja nie mogę go pokazać do kamery niestety. Chyba, że się zgodzi policjant zapłacić tej niebieskiej piłki. Jak to nazwać? W sumie piłka tenisa. Kapkę. Witam serdecznie, to znowu ja. Wasz ulubiony youtuber ze szklanką, w której podaję najlepsze picie na świecie. No i oczywiście z najgorszym skillem na Yasuo. Co ten Eko? A, Eko poszedł po blue chyba. Tak, Eko poszedł po blue. Kindred ma to w dupie. No i pięknie, tak. Nie może się przejmować jakimiś tam małymi porażkami, że tam ci buffa ukradną czy coś. Infi kosztuje niedużo, także za chwilę będziemy mieli infi. Nie wziąłem? Nie wziąłem. Strasznie lubię ten atak speed na Yasuo. Bo, no zobaczcie jaki cooldown ma Q, 1.33. Piękne to jest po prostu. Tam jest Rammus, nie ma tam Rammusa niestety, ale możliwe, że tam pójdzie. Dobra, go tam nie widzę. No wezmę tego tureta i tak, pieprzę was. Jezu, nie wezmę go. Nie. Nie dam się na to nabrać znowu. Cześć, przyjacielu. Nie dogonisz mnie. Ograny. Morgana możemy jeszcze zabić. Sza. Nie. Dobra, ja biegnę do bazy na pierwszy. Wiecie, ja się boję, że mnie Morganka nagle trafi z jakiegoś gówna. Nie ma co ryzykować.
Także biegniemy na pieszo. Auta zaczęły już za mną jeździć. Widać o 5. Ludzie też jeżdżą. Weźmy Indy. Przydałby się lifesteal w sumie. Ja mam ile? 5%. No i mam bloodlusta, nie wiem, spoko. Z Infi zjadę go jak gówno. Może uciekł. No jedziemy. A, jedziemy. Kliknij R-kę na nim. Jezus Maria, serio tak, aż tak uciekasz? Nie. Jezu, że mam 440 movementa, jak ty uciekasz? Pieprzę cię. Tell me, Jean. A, ma 7,5, był 7,7. Co ty robisz? Jestem szmatą. Ja pieprzę. Znowu dałem się nabrać na jakieś. Wszystko by było dobrze, gdyby te przeklęte dzieci. Nie, to chyba nie było tak. Słabiutko. Strasznie słabo, ale olać. Napijmy się czegoś. Napiję się zaraz do ulubionego napoju i wszystko wam opowiem. Że nie ma ulti, może go zabijać. Tu, dobrze. Ja ujrzysz. Spoczko, spoczko. Jezus Maria, bo było być Morgana. Idę do ciebie. Chłopcze. Czy oni się budują full armor? Nie. Fizyczne. No. Baronka chyba nie będziemy robić. Znaczy, może zbuduję sobie Reinhardt Kinga? Nie, Reinhardt Kinga. Nice. To było dobre. Tak je przewidziałem tym. Grabni to typy. O kurde, to było dobre. Ludzie, jak ja jestem dobry ten Yasuo. Tylko się skupiam w luj. Och, haj. O, hi dogi. Nie wiem, czy się znacie. Śmiej bije turek. Szkoda, że nie miałem ulti, bo tam chyba ładny podbiłem, tak mi się wydawało. Dobra, chodźcie tego baronka. Chociaż nie, no. Muszę cofnąć się wstety. No Baron, no dobrze powiedziane. Nie ma co go próbować nawet. Blood Trister czy może Reinhardt King? Blood Trister teraz zbudujemy. Chyba będzie lepszy i potem Trinity, no. Teoretycznie powinno to lepiej działać. W praktyce? Nie wiem. Znaczy nie jestem pewny co do Reinhardt Kinga po tym nerfie na atak. Chociaż teoretycznie? Działałoby. A w sumie. Zagrajmy tego Reinhardt Kinga. No Baron, not now. Okej. W sumie ciekawe mnie, jak będzie ten Reinhardt King działał. Nie powinien działać nawet całkiem dobrze. Ja nie potrzebuję aż tyle atak speeda, więc w sumie ten nerf na atak speeda może się okazać dobry. Ja potrzebuję bardziej AD obecnie. Znaczy,
Lifesteal tu jest, no i ten slowek, nie? To mnie najbardziej skusiło, tak naprawdę, że po prostu ja pierwszy. Serio? Ja pierwszy. Łagam. O Jezu. Ja żyję. Kumacie, to ja żyję. Przeżyłem to. Biegnę tam. A biegnę tam. Jezu, zabiła tam Morgany. Dobrze. Pomóż Blitzcrank, albo nie. O Jezu. Ej, pięknie. Ludzie, jaka było. To jest ten nowy mem. Wiecie, znacie trendy na Facebooku, YouTubie. Właśnie wstawię to na miniaturę i elo. Jestem trochę zmęczony, mam nadzieję, że nie bredzę. Rajne to mi kosztuje 1500 takiego. Co ja nie wiem, czy dobrze, że poleciałaś. Dobra, w sumie oleć. Co ograł? To jest jakiś bóg chyba? Morganka padnie, czy zabije? Ładnego Windwalla uderzyłem, bardzo. Czekaj, czy ktoś tu będzie szedł? A, cofnę. Kupię sobie tego Reinet Kinga w sumie. Jezu, trafiłem. Na zabić mnie nie zabiją, ale. To było chamskie. Co jest? Co się stało, co makali? Cofnijmy po tego i potem sobie polecimy. Tak mi się nad tym. Znaczy, może Blue Trish teraz? Będę miał 40% lifesteala. A w sumie. Pomyślimy. Ale tutaj Blue Trish teraz i tu Fanton, i tutaj Frozen Maleta. O kurde, to może się udać. Miałbym 330 jadę jakieś. Więc kryty tam po 800, nie? Tarawale po jakieś 600, nie? W tego ile? W tego modułu. No ale zawsze jakieś są. Z minfit, więc spoko. Muzyczka w tle bardzo cicha. Dupy z nią. Przynajmniej dźwięki z gry macie dosyć głośne. To zmieniłem chociaż. Mam nadzieję, że jest ok, taka zmiana. Tego Lucjanka bym zapieprzył chętnie. Nie w ten sposób. Siema. No nie poleciał za nim ten debil. O, Reinet Kinga przecież. Tak. I to Reinet King. Powiem wam w tajemnicy, kupujcie Reinet Kinga zawsze. Nie no, dobry jest, kurde, bo wyssanie życia zawsze, znaczy slow, zawsze jest w cenie, na postaci, na której nie ma żadnego slowa, nie? Więc albo no, boczki i ten, który daje 15%. Kurde, ciężki wybór. Znaczy teraz bym sobie zbudował albo Blue Trishter, albo Trinity, tak naprawdę, nie jestem pewny co. Któryś z tych itemów pewnie zbuduje obydwa. Dobra, pierwszy turret padł. Może się uda nagrać krótszy film niż ta Vayne. Boże święty, ta Vayne. To się tak przedłużyło niemiłosiernie. Jezu, on to zrobił. Ale tamtych jak porobiłem. Jezu, to było piękne! Zrobił to. Nice.
Jezus Mary, to było tak dobre, ludzie. Dobra, idę na Lejcina. 27, będę miał. Tyle ile? 10%. 37% lifesteala, to jest bardzo duże, no. Najsi. W sumie spoko build. Polecę sobie tego gówniaka i potem Trinity Force. Znaczy nie wiem do końca. Sam to próbuję zrobić? The fuck? Jak wypieprzyć się Kindred? No nie tak, jakby co. To dobre Kindred. Kurde, jak porobiłem tego Lucjana i tamtego. Jezu! Myślę sobie, co tu zrobić, gdzie tu tepnąć w ogóle. Można bota. Biegnę tam. O Jezu. To było bardzo słabe. Wydaje też słabszy place, tak? Jezu, nie kliknę Merki. The fuck! Jezu, jakie ceceki! A ja chciałem R-kę kliknąć. Znaczy klikałem R-kę, ale się nie użyło po prostu. Wejdź w to bardzo. No szkoda, że ich nie zagryzł ten piesek jej. Ile kosztuje to? 400 golden, co jest? O Jezu, ten grab, no był piękny po prostu. Doragon Buru. Doragon Buru? To jest chyba Dragon Ball tam po japońsku, w sensie tak gadali. Bardzo ładny nick. O, najsik. Kurde, jakie resety. No ładnie to zagraliście. W sumie tam uciekł chyba ten Echo, ale w dupie z Echo, tak? Trzeba przyczyścić gardło cukrem. Także przyczyścił. Bo to okej, okay, znaczy jakby wzięli tego tureta, kurde, dużo by mi to dało bardzo. Ja nie wezmę go za nic. Idę topem, wezmę sobie tą faremkę, cofnę po Blue Trishtera i pójdziemy jakoś. W sumie we dwójkę możemy to zrobić. No. Idę na to. Dupie z tym. Kwardy, what the fuck? Dosyć mało mi robi ten baron. Żeby nie mówić, że nic. Jezu, jak to było szybkie. Klikaj. Ja pieprze, ugrał mnie ten typ? The fuck? Jak on mnie zabił? Nieważne. 10-7. A tak dobrze gierka szła, teraz ciągle szary ekran. No niedobrze, niedobrze, no dobra. Cloud Drake Alive. No okej, okay, to weźcie za tego Cloud Drake. On już tak leczy? Myślałem, że jakoś tam usunęli tego Spellbumpa. A ta się leczy jak głupia, Jezu. Ten ma jeszcze ulti, pieprzy. No tam mnie tym ultem zabił, tymi procentówkami w ogóle. O kurde! O Jezus Maria! Jak ją ograli chamsko! Tym stunem eko, a tym przerwem to nie są bicie tak naprawdę. To było akurat słabiutkie bardzo. No Jin nie postarał się, ale tak ja, tak ja. Tyle. Trinity. Shina bym sobie najpierw poleciał tak naprawdę, albo tego Stingera, czyli żądło chyba, tylko po polsku. Tak to będzie. This build, lol. Okay. W sumie 13,9, a 10,7. Jak kto ma this build? Busted diamond, Yasuo, fuck you. Co? Nie rozumiem. Mam 10,7, rozumiem, no ale the fuck? Znaczy nie, no dobra, wyzwanie Yasuo. Okej, okay. To chyba nawet nie podchodzi pod jakikolwiek flame, tym się wydaje. Jezus Maria, dobra, odsuń się. Padliśmy. My nie żyjemy już.
Pieprzyć życie, tak? Jezus! Szary ekran, witam w świecie Sparty Etixa i jego filmików. Tutaj naoglądacie się szarego ekranu do woli. Jeżeli nie wiecie, jak wygląda League of Legends bez kolorów, tutaj się o tym przekonacie. Wystarczy włączyć paski HP. Ja to są tak naprawdę wyblakłe te kolory, więc... Nie wiem, czy ona gry nie kończy. Wydaje mi się, że ona grę robi. Nie, Renekton to uratuje. A, jeszcze ten typek. Sporo ma tych procentówek. Ona. Reinet King. I to. Boże święty. Robi jakieś salta na tym krześle. Ma tylko 300 się leczy z tego? Mało. O Boże, ona umarła. A no. O kurde, daleko. Wypieprzył burzyn z krzaka. Dajcie to może. W sumie to będzie nawet ciekawe. 110 dodatkowych fizycznych obrażeń. Zawsze w cenie, nie? Przy jakimś krycie, jak wejdzie. Spoko. Za buta bym sobie poleciał potem. Nie, nie wiem co do końca tak naprawdę. Nie wiem, co daje movement speeda i AD. Black clip nie, nie. Nie ma tu żadnych takich itemów, co dają pasywnie już atak speeda, żeby nie dawały takie pasywnie, co dają movement speeda. O kurde. Ja jak znowu padnę tu się. Ja pieprzę. Jak? Jakim ja jestem rakiem, ludzie? Jestem rakiem w dupę. Największy rak League of Legends. Dobra, dobra nazwa na ten film. Boże święty. Ja. Ta Mierka. Ona jest tak rakowa, ludzie, ja wstaję i umieram już chyba od 4 czy 5 razy, więc tak naprawdę macie 4 minuty filmu, gdzie jestem ja i szary ekran, no, może mi się przywitać chociaż. Dobra, teraz robimy defensywną grę, czekamy aż się team zacznie lać i wtedy ja lecę, tak? Robimy tak teraz, umawiam się. No. Nie ma co, no ja lecę na front lane'a i po prostu się wypieprzam na mordę jak jakiś pieprzony, nie wiem kto. No rak, tak, no, typowy rak. Mam 18 level. No on też ma. Farmą mnie dogonił. Jeden mniej ma. Dobra, trzeba go na den. Pokazać mu jednak kto tu rządzi. Wypieprzę. Weźmy sobie tą faremkę. Pięknie, no dobra, to już nie będę chodził solo, albo w miarę solo nie będę chodził, w sensie będę się starał chodzić z teamem. Jezus Maria, to na hita wszystko bierze? Serio? Jak ja? Tylko on jest lepszy. Ty chcesz Reda, aha. Po co ja gram jest słuch? 1200 kryje, co najsi. Myślałeś, że to weźmiesz? Jezus Maria, jak ja już znowu nie żyję. Żyje jeszcze. Jakiś buch chyba. Wyszło z krzaków. O Jezus. To już biegła na bombkę, widziałem ta. Baron za chwilę, okej. Okay. Dobra, spróbujmy coś więcej. Dobra, nie ja dostałem chociaż. Gosiu, ale dostaniesz w mordy tym. Baniaczkiem i koniec. Ja uważam na siebie tak. Barana bym chętnie zrobił, mam 37% lifesteala. Ja pieprzek, ja jestem uselessem. Jezu, zultowałem dwóch typów. Było 3 na 5 przez dobre. Z dobrą sekundę. I tak się wypieprzył Blitzcrank. Jestem gównem. Boże, ta gierka. Największy rat League Legend. Ja pieprzę. To jest tak rakowa gra.
Ja mam 10-10, nie wiem, 10-5 chyba. O ja pierdolę. Ale nie zrobi tego. Nie, no nie ma szans tego zrobić. Że no nie żyjesz. Dobra, żartowałem przecież. Jezu, na żartach się nie znacie. Zrobię to? Czy oni to już zrobili? Aha, oni zrobili tego. A, to jest baron za tego. Okej. Okay. Ciekawe, co jest lepsze w sumie. Znaczy, ile oni mają Drake'ów? Nie mają już żadnego Drake'a, więc no, nie mamy lepszej sytuacji tak naprawdę. Jezu, mamy 5 Drake'ów zrobionych. Taki dead widzę się nie opieprzała. No ma 11-5, a 10 i 10, no jestem wściekiem. Znowu pieprzę, zaraz to się wieszam po prostu. Nie, ja już nie mogę dostać żadnego. Trochę lagi. Wygraliśmy gierkę. No ale to było ciekawe. Nie było. Po prostu kliknąłem R-kę. To jest Yasuo. To jest tak gówniana postać, ale przyjemnie się gra na topie. Także spoko. Jezu. Spoczko. O to chodziło, tak, to był plan. Wydaje mi się, że to koniec. Tym razem nie przegram jak ściek. O Jezu. Patrzcie, taki live. To mi się podoba. Boże. Niezniszczalne moby. Nawet nie wiedziałem, że moby są niezniszczalne w tym. No dobra, spoko. Wykarowany zostałem bardzo. Tyle, także. Największy rak polskiej, a nawet światowej ligi legend, czyli Yasuo, został rozegrany przeze mnie o 5 nad ranem. Idę spać. Za tydzień stream, bo to pewnie po streamie wrzucam. Także powodzenia w życiu. Napiszcie, jak tam u was, i tyle. Na razie.